Witam Cię w podcaście Zawód Fotograf. Ja się nazywam Kuba Ociepa i rozmawiam z zawodowcami o tym, jak zarabiasz na swojej pasji, jakie umiejętności warto rozwijać jako przedsiębiorczy fotograf i jak się nie wypalić jako artysta. Zapraszam do słuchania. Witam wszystkich zawodowców. Przed nami rozmowa z Markiem. Mark jest niedoszłym sportowcem, bardzo się starał, ale z tego wagarowania urodziła się kariera nie sportowca, a fotografa zawodowego. Natomiast zajmuje się sportem jak najbardziej, skręcił w stronę lifestyle'u i dzisiaj współpracuje z naprawdę dobrymi markami. Fotografował dla Adidasa, dla Nike'a, dla Coca-Coli, to już nie sport, ale wiele, wiele innych marek. A dzisiaj dowiesz się, jak on doszedł do tego. No bo jak każdy kiedyś zaczynał, miał naprawdę ciężko. Nie zawsze miał na zapłacenie na czynsz, ale z czasem po prostu jego upór się udał i dzisiaj jest całkiem uznanym fotografem dla marek sportowych, fotografem zajmującym się tak zwanym lifestyle'em w sporcie. I usłyszysz właśnie, co ma do powiedzenia ciekawego, co ma do przekazania, jak rozwijać tą swoją markę fotografa, jak robić coraz lepsze zlecenia i nie wypaść z gry, mieć z tego cały czas radochę. Także zapraszam na bardzo ciekawą rozmowę z Markiem. Marek Okień, słuchamy. Marku, dziękuję Ci bardzo za szybkie i sprawne przyjęcie zaproszenia do podcastu. Bardzo się cieszę, że po kilku trudnych momentach w moim podcaście, bo myślałem naprawdę, że nie będę mógł publikować ze względu na trudności z umówieniem się z ludźmi, Ty byłeś odskocznią od tego i bardzo szybko przyjąłeś zaproszenie. Bardzo Ci za to dziękuję. Powiedz mi na początku, kim Ty jesteś i dlaczego fotografujesz? Kurde, ciężkie pytanie. Wiesz co, no jestem fotografem, pochodzę z Bielska-Białej, z południa. No i gdzieś ta fotografia się w moim życiu obudziła w pewnym momencie, jakby zawsze istniała, a w pewnym momencie się po prostu pojawiła jakoś bardziej i później podjąłem ryzyko, że chyba chcę spróbować i żyć ze zdjęć. W zasadzie na samym początku, jak kupiłem aparat, no to był od razu taki moment zapalny. Jak kupiłem pierwszą cyfrówkę, że stwierdziłem, no, że to jest jednak to i to chcę robić w życiu, więc podjąłem ryzyko, że cokolwiek się ma dziać w moim życiu, ja chcę robić zdjęcia i rezygnuję z wszystkiego innego tak naprawdę. No bardzo romantycznie. No nie wiem, czy romantycznie, to wyzwanie. Nie, no wszyscy tak mamy, kurczę, niestety, jesteśmy romantykami do bólu. Marku, powiedz, co ostatnio fotografowałeś? Ostatnio byłem teraz... Robiłem kampanię dla znanej marki sportowej, największej polskiej, więc dla nich robiłem kampanię letnią. Jeszcze mam jedną część dla nich do zrobienia niebawem. Właśnie czekam na ustalenia z klientem, czy muszę to robić jeszcze teraz w listopadzie, czy mogę to zrobić pod koniec listopada albo na początku grudnia. No i co? I wróciłem parę dni temu do domu, tak naprawdę przebrałem zdjęcia, wysłałem klientowi, czekam teraz na wybory i później zdjęcia pójdą do retuszu. Mhm. Jeżeli masz taką robotę właśnie dla dużej polskiej marki, to gdzie robisz to? W Polsce, czy gdzieś szukacie trochę więcej słońca za granicą? Gdzie tym razem fotografowałeś? Wiesz co, byłem tym razem we Włoszech i tu, że tak powiem, padły takie ustalenia ze strony klienta. Robiłem też w Polsce zdjęcia, aczkolwiek zdecydowanie wolę robić za granicą, bo jednak jak zwracasz uwagę na to, co leci w telewizji, jakie reklamy i gdzie są kręcone i gdzie są robione kampanie zdjęciowe, to w zasadzie w pewnym momencie wychodzi na to, że wszystko dzieje się w Warszawie i wszystko robi się w tym samym miejscu, w sensie w tych samych miejscach. Więc jakby ilość powielania materiału w tych miejscach jest tak ogromna, że nie chcesz w nich robić, no bo one przestają mieć swój urok. Jak widzisz, że tu ktoś kręcił reklamę proszku, a tu stała na zdjęciach ma fashion, a tutaj ktoś jeszcze był inny, to nagle sobie myślisz, no wyeksploatowane to jest wszystko, więc jednak zdecydowanie wolę sesje wyjazdowe, bo jednak to wszystko powiewa taką świeżością, że możesz robić zdjęcia w miejscu, które może i znasz i byłeś wcześniej, albo widziałeś, ale wciąż jednak dla ciebie to jest świeże, bo jesteś tam, nie wiem, pierwszy raz czy drugi raz, ale światło inaczej pada, zwracasz na to wszystko uwagę. Więc ja jestem fanem zdjęć wyjazdowych i byliśmy tym razem we Włoszech. Nie była to jakaś super fantastyczna miejscówka, ale jakby nie było, było fajnie i udały się te zdjęcia, a jestem z nich zadowolony, więc mogę się pod nimi spokojnie podpisać po wszystkim. Jasne. No trochę mnie nie dziwi, że nie chcesz w Warszawie fotografować, chociaż to piękna, ale tak jak zauważyłeś, faktycznie te miejscówki są po prostu skończonej ilości. Tak,
Tak, bardzo, nawet. Marek, twoje życie to jest sport, podróże i fotografia. Ale co było najpierw? Od kiedy możesz nazwać się zawodowym fotografem? Wiesz co, u mnie było tak, że jeździłem dużo na snowboardzie, bo jestem z południa, z Bielska-Białej, więc spędzałem trochę czasu na tej desce i potrafiłem nie chodzić do szkoły i jeździć na desce i siedzieć z chłopakami w górach cały czas. Więc trochę sobie bumelowałem na studiach i nie szło mi to do końca tak, jak powinno w pewnym momencie. I chyba się w pewnym momencie też wypaliłem na tym snowboardzie. Spinałem się strasznie na zawodach i mi to kompletnie nie wychodziło, więc jakby podjąłem decyzję, że chyba nie chcę być z tej strony obiektywu, a gdzieś zawsze interesowałem się fotografią. Chyba Bart Pogoda wtedy był dla mnie największą inspiracją, bo prowadził swojego bloga w taki fajny sposób, że opisywał swoje podróże, wrzucał świetne zdjęcia z podróży i gdzieś mnie tym zafascynował. Intensywnie czytałem tego jego bloga i później z chłopakami nawet analizowaliśmy te jego podróże, jak siedzieliśmy na desce i nie jeździliśmy. I gdzieś podjąłem decyzję, że jadę do Stanów do pracy, ojciec mi pożyczył na bilet, poleciałem do tych Stanów do roboty, zasuwałem tam trochę po 80-90 godzin tygodniowo i więcej. No i kupiłem pierwszy aparat i jakby w tym momencie wiedziałem, że coś we mnie pękło i to już jest rzecz, którą ja chcę robić i to jest to, więc kompletnie odskoczyłem od wszystkiego innego i stwierdziłem, że zajmę się zdjęciami, że chcę robić zdjęcia. Ja nie wiem, jak mi to wyjdzie w życiu i jak do tego dojdzie, ale wiedziałem, że to jest rzecz, którą chcę robić. I tak zacząłem fotografować. No i na początku oczywiście najbliżej był mi ten snowboard i moje towarzystwo przyjaciół i znajomych, z którymi się kręciłem. Więc w zasadzie ich fotografowałem i metodą prób i błędów gdzieś tam zacząłem robić postępy. Do tego wszystkiego też moi kumple, z którymi jeździłem, też gdzieś część z nich zafascynowała się fotografią i sami kupili aparaty. Ale właśnie mam pytanie o twój styl fotograficzny, bo jeżeli mówisz, że wiesz, wyszedłeś od sportu i na pewno twoja fotografia właśnie kręciła się wokół sportu na początku, bo nawet do tego miałeś dostęp zwyczajnie. Tak. Mnie dziedziny sportu ekstremalnego, jakim jest snowboard, pewnie freestyle uprawiałeś, to tak. Wygląda tak, że to jest na szeroko, z błyskiem. Czy ty od razu byłeś bliski tego, co teraz robisz, czy właśnie tak wyglądało, że to było najpierw szerokokątnie, z błyskaniem? Nie, ja w ogóle powiem ci, szerokich kątów nigdy nie używałem i poniżej chyba 35 nigdy nie schodziłem. Było rybie oko rzeczywiście i to była najszersza rzecz, jaka była i to był jeden obiektyw, a później korzystałem z 50-ki, bo to był też jeden z pierwszych obiektywów, który kupiłem, czyli 50 mm i teleobiektyw. I tak naprawdę przeskakiwałem między tymi trzema obiektywami cały czas, bo nie miałem żadnego takiego szerokiego, a poza tym nie lubiłem tego, jak się wszystko rozjeżdża na szerokich obiektywach, więc sięgałem po to rybie oko, no bo umówmy się, ale to były takie czasy, że wszyscy się fascynowaliśmy rybim okiem. Wiem, dlatego właśnie zadaję w ten sposób pytanie. Tak, rybie oko było rzeczywiście takim wyznacznikiem, że tego się używa tylko do ekstremalnych sportów i masz ten fajny efekt, że snowboardzista jest wyżej, czy tam deskorolkowiec, czy cokolwiek. I to jednak fajnie wyglądało. A w pewnym momencie, wiesz jak to jest, no przejadać się ten efekt tego rybiego oka i czujesz, że to nie jest obiektyw, z którym wszędzie możesz pójść i wszystko zrobić i osiągnąć to, co chcesz. Więc przeskakiwałem na tą 50-kę i na ten teleobiektyw i w zasadzie na tej 50-ce się wychowałem i nauczyłem robić zdjęć. To była super lekcja taka, że wiesz, musisz podejść albo odejść, zastanowić się. Nie ma czegoś takiego, że sobie przyzumujesz lub odzumujesz, więc uczył ten obiektyw kreatywności, dalej uczy moim zdaniem. A powiedz mi, jak doświadczenie sportowca przekłada się na pracę fotografa sportowego? Czymś to pomaga? Wiesz co, nie jestem żadnym sportowcem też tak naprawdę. W sensie, no, okej, okay, jakby pasjonuję się jakimiś tam sportami i lubię robić pewne rzeczy i rzeczywiście moje życie dużo kręci się wokół sportu, ale nie byłem nigdy ani zawodowym sportowcem, ani nie uprawiałem tego zawodowo w żadnym stopniu. Faktem, że na pewno to, że jeździłem na desce, to wiedziałem, jak do tego podejść. Myślę, że to, że ten snowboard dział się w trudnych warunkach, bo jednak masz inne środowisko niż na stadionie latem, masz jakby dużo śniegu, masz mgłę, masz lampę, spotykasz się z każdym rodzajem pogody i każdym rodzajem warunków. Tak samo po terenie, po którym się przemieszczasz, jest zupełnie inny, bo nie idziesz po asfalcie czy po betonie, tylko chodzisz w głębokim śniegu i musisz tak chodzić, żeby nie wychodzić ścieżki, żeby ten kadr był czysty, żeby nie było twoich śladów. Jakby uczysz się tego w zupełnie inny sposób i w bardzo ekstremalny sposób i automatycznie wydaje mi się, że to ci daje tak, że później jak masz się zderzyć z jakimś innym miejscem i sfotografować jakikolwiek inny sport w innym miejscu, to jednak jest ci łatwiej.
bo jesteś w stanie podejść do tego w zupełnie inny sposób, bo wiesz, że to nie będzie tak trudne i skomplikowane jak fotografowanie nart czy snowboardu. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę najtrudniejsza dyscyplina sportowa, jaką można fotografować i na jakiej można się uczyć, bo jednak raz, że biel dookoła jest cały czas, można łatwo prześwietlać zdjęcia. No nie, to jest jakby, dużo jest różnych czynników, które mogą wpłynąć na to, że spartolisz to zdjęcie. Hardkorowiec jesteś. Nie, no, nie, jakby nie jest hardkorowa, ale to jest, to była mega dla mnie przygoda i to było tak naprawdę fantastyczne, że mogłem sobie siedzieć w ciągu tygodnia w lesie i próbować robić zdjęcia i nie chodziłem do tej szkoły, bo w sumie później rzuciłem tak naprawdę studia dla zdjęć, ale to było fajne, bo uczyło mnie to na maksa kreatywności. Sam też uczyłem siebie, do czego jestem w stanie siebie popchnąć, jak bardzo mi zależy na zdjęciu i ile jestem w stanie wytrzymać, żeby zrobić dobre zdjęcie. Więc to uczyło gdzieś jakiejś takiej fajnej pokory w tym wszystkim. Dobra, to w takim razie pomówmy o tym teraz, jak wygląda twoje portfolio. Czym właściwie jest lifestyle'owa fotografia sportowa i dla jakich marek pracujesz i czego ci klienci potrzebują? W sensie, gdzie oni publikują później te zdjęcia? Gdzie są wykorzystywane? Jak wygląda lifestyle'owa fotografia moja? Wiesz co, może zacznę od tego, że właśnie w pewnym momencie doszedłem też do etapu, że ten snowboard to jest jakiś tam etap w moim życiu i muszę coś zmienić. I w zasadzie wolałem w pewnym momencie fotografować bardziej już swoich znajomych, kumpli i innych ludzi i bardziej ich portretować. I bardziej mi się podobało to, co jest jakby otoczką tego wszystkiego, niż nawet same sporty ekstremalne. I do tego doszedłem, że zacząłem więcej fotografować innych sportów i innych ludzi i w ogóle lifestyle cały związany z moimi podróżami i wyjeżdżaniem. I chyba na tym opiera się tak naprawdę moje portfolio. I chodzi o to, że ten lifestyle to jest tak naprawdę pokazanie ludzi w fajnym, naturalnym świetle, w naturalny sposób, gdzie oni dobrze wyglądają. I to jest też dowód na to, że da się fajnie ludzi fotografować, którzy nie są modelami, ale wciąż wyglądają naprawdę fajnie na zdjęciach, że można ich pokazać w fajnych ujęciach i naprawdę wyglądają okej. Fakt faktem, że teraz już jest sporo modeli u mnie na zdjęciach i rzeczywiście jest tam sporo ludzi, którzy się tym zajmują, to wciąż jednak staram się ich pokazywać w taki sposób, żeby wyglądali jak najbardziej naturalnie i żeby to wyglądało tak, jak mi się podoba i tak, jak ja lubię. I z kim pracuję dzisiaj? Pracuję z Adidasem, pracuję z 4FM, pracuję z Toyotą globalną, pracuję... Z kim jeszcze pracuję? No, nie wiem, musiałbym zobaczyć, z kim pracuję, ale dużo jest różnych marek, z którymi pracowałem i współpracuję. I gdzieś tam część z nich rzeczywiście z nimi utrzymuje stałą relację i mamy wspólnie zdjęcia co jakiś czas. Chociaż się to zmienia tak naprawdę, bo jednak czasem te firmy chcą odświeżyć sobie fotografa, zmienić na kogoś innego i rzeczywiście biorą innych fotografów. Mhm. Ale klientów jest w miarę sporo, gdzieś tam to grono tych klientów się powiększa lub pomniejsza i trudno jest rzeczywiście mieć ich na stałe, ale i zawsze mnie to martwi, bo co z tego, że zrobisz jedną rzecz dla kogoś, jak później nagle ten ktoś się nie odzywa pół roku albo rok do ciebie, więc fajnie jest mieć tak, że rzeczywiście z kimś współpracujesz na stałe. Ale ty masz tych stałych trochę. No tak teraz mi się wydaje i gdzieś tam mam jakąś fajną relację z niektórymi firmami i klientami i zobaczymy, jak długo jeszcze to pociągnie w ten sposób. Mówisz, że trudno jest utrzymać klienta, ale jak ze zdobywaniem tego klienta? Jak do ciebie docierają te duże marki? Bo wymieniłeś Nike'a, Adidasa, nie wiem czy wymieniłeś, ja mam wypisane, Coca-Cola, Pajak, Toyota czy Johnny Walker. No to naprawdę robi wrażenie, to są fajne marki, duże brandy. Czy potrzebna jest do tego agencja, żeby zdobyć takich klientów, czy freelancer też może takie zlecenia od dużych firm dostać? Wiesz co, ja teraz mam agenta i rzeczywiście o pewnych sprawach z klientami dyskutuje mój agent, ja nie rozmawiam. Ja mam jak gdyby być osobą, która przychodzi na pewne spotkania, ma być uśmiechnięty i mam opowiadać o tym, jakie zrobimy zdjęcia i wszyscy mają być zadowoleni, natomiast mój agent ma być tym, który szarpie i rozmawia i prowadzi trudne rozmowy i pewnie wiele osób go nie lubi z tego powodu, ale niestety takie jest jego zadanie. Natomiast wiesz co, w całym tym moim środowisku, to jest śmieszne, ale będę wracał do tego snowboardu, bo masę ludzi poznałem na snowboardzie z całego kraju, z całej Polski i gdzieś się utarło, że jestem fotografem. I jak prowadziłem jeszcze mój stary blog ogienonlog.com, to miałem nawet dziennie po 1000-1200 unikatowych wejść, bo pamiętam, że miałem Google Analytics włączone. Więc jak na lata 2008 do 2010, czy tam 2007 do 2010, to było naprawdę sporo. Tak, dużo. I to było dużo jak na taką strefę blogową, która była
pamiętam, że na tym onlogu byłem top 1, w sensie w top 10 i zawsze wisiałem na pierwszym miejscu przez chyba 3 lata, więc ten blog naprawdę kupa ludzi oglądała i śmieszne jest to, że później jak robiłem inne rzeczy, to gdzieś ludzie się odzywali właśnie, którzy mi mówili i pisali: cześć Marek, słuchaj, kojarzę cię z zdjęć z onloga i widzę, że dalej robisz zdjęcia, pracuję w takiej i takiej firmie i chcielibyśmy, żebyś zrobił dla nas sesję zdjęciową. I trochę tak pocztą pantoflową się to wiele rzeczy wydarzyło. A rzeczywiście później jest tak, że gdzieś tam, no właśnie tą pocztą pantoflową tak naprawdę się to rozchodzi i samo później się działo, że właśnie niektórzy klienci się do mnie zgłaszali. Faktem jest, że też sporo czasu poświęcałem na pisanie maili i zadawałem ludziom pytania i tu jest też droga jakaś do tego, do celu, żeby jednak osiągnąć ten sukces i nawiązać z klientem kontakt. Chociaż ona jest bardzo skomplikowana, bo dzisiaj wielkie firmy mają agencje, które je obsługują, te agencje mają swoich ludzi, z którymi chcą współpracować, więc jakby ilość odmów, którą dostałem, myślę, że jest większa niż ilość, zdecydowanie większa niż ilość, którą dostałem pozytywną. Także to jest... No dobra, ale słuchaj, na swojej stronie wymieniasz agencję, dla której pracujesz obecnie, czyli Off Photo Agency, tak. Ale wskazujesz też 10 innych. Tak. Wiesz co? W końcu z iloma współpracujesz i czy polecasz współpracę z małymi i dużymi agencjami, czy jednak freelance? Co ty polecasz? Mhm. Gdzie są plusy i minusy? Off Photo to jest moja agencja i prowadzę to z moim agentem, jakby on opiera, w zupełności opiera się to na mnie, sami produkujemy sesje zdjęciowe i dbamy o wszystko tak naprawdę, czyli my zatrudniamy modeli, my planujemy zdjęcia, budujemy kontakt z klientem i budujemy cały content dla niego, więc jakby cała ta machina, która musi ruszyć, żeby powstało zdjęcie, to jesteśmy my, ja i mój agent. Natomiast pozostałe agencje to są agencje, z którymi współpracowałem i to są agencje fotograficzne i agencje, które obsługują klientów, z którymi miałem okazję współpracować. No i właśnie one się gdzieś tam do mnie zgłaszały lub ja z nimi rozmawiałem i gdzieś prowadziliśmy jakieś rozmowy na temat tego, żeby razem współpracować i robić zdjęcia. Dzisiaj też się zgłaszają różne agencje rzeczywiście i rozmawiamy na temat pieniędzy i na temat pracy i na temat zleceń, które miałbym dla nich wykonać. Czasami jest tak, że jakaś agencja fotograficzna gdzieś mnie wystawia i rzeczywiście ja się wystawiam razem z nimi. Natomiast w przetargu do danego klienta startują jeszcze 3 inne agencje i 5 innych fotografów, więc nie jest powiedziane, że będę akurat najlepszym wyborem dla tego klienta. Marku, wraz z umiejętnościami fotograficznymi naturalnym jest, że rośnie też świadomość jako usługodawcy i twórcy własnej marki osobistej. Ty jesteś bardzo dobrym tego przykładem, bo jesteś sporo w sieci. Mówisz, że prowadziłeś też bloga, który był bardzo popularny. Też wypromowałeś siebie jako ogień. A to nie jest twoje prawdziwe nazwisko. Nie, to jest świetny zabieg marketingowy. Myślę, że ta ksywa jest naprawdę ognista. Co jeszcze wypracowałeś i przez jakie kanały? I w ogóle o co dbać w 2019 roku i gdzie być obecnym, żeby odbiorcy o mnie pamiętali? O Jezu, to jest strasznie skomplikowane. Tak, to... złote rady od razu. Nie ona to złotej rady. To, że ja używam, nie używam swojego prawdziwego nazwiska, to jest po prostu trochę czysty przypadek i to się samo tak potoczyło i rzeczywiście przykleiło się to do mnie. Nawet moja mama ostatnio ze mną rozmawiała, czy będę kiedyś jeszcze używał prawdziwego nazwiska i że dobrze by było, jakbym wrócił do nazwiska, ale trochę mi to nie wychodzi i trochę mi jest to nie po drodze, bo dzisiaj ono gdzieś na mnie pracuje, bo moja ksywa na mnie pracuje z moim nazwiskiem i muszę się na przykład pilnować przy tym, żeby ktoś nie kupił mi biletu lotniczego na nazwisko Ogień, bo wtedy nigdzie nie polecę. Zresztą tak się zdarzyło z Johnny Walkerem, jak leciałem do Niemiec. Naprawdę? Na zdjęcie, tak. Na szczęście przebukowali ten bilet w ostatnim momencie i poprawili go. A o co dbać dzisiaj? Wiesz co, nie jestem za dobry w tym wszystkim. Tak naprawdę jedynie, co prowadzę tak szczerze i prawdziwie, to jest Instagram. I to jest rzecz, o którą dbam i to jest takie medium, które mi pasuje, bo na pozostałych innych rzeczach nie potrafię się odnaleźć. Próbowałem kiedyś Snapchata dawno, dawno temu i to myślę, że to były lata 2010, jak byłem w Norwegii w pracy i próbowałem Snapchata, ale okazało się, że na tym Snapchacie nikogo nie ma poza Norwegami i jakby to jeszcze nie było popularne, więc zrezygnowałem z tego i w ogóle nie rozumiałem, o co w tym chodzi, więc nigdy tego nie prowadziłem. Jasne, ale nie jesteś zwolennikiem oddania swoich mediów w czyjeś ręce, żeby po prostu dużo więcej się działo? Raczej. Wiesz co, nie wiem, nigdy mi nikt czegoś takiego nie proponował i nigdy nie myślałem nad tym, żeby coś takiego robić i też nie wiem, czy to do końca by funkcjonowało tak, jak ja bym chciał, bo tak jak prowadzę swój Instagram po swojemu, podoba mi się to i lubię to robić i sprawia mi to przyjemność, pomimo tego, że algorytm gdzieś tam wyrzuca cię cały czas poza zasięgi, bo jednak tak jest skonstruowane, żeby
kłaść tam spore pieniądze na reklamę. Natomiast Facebook działa, ale go trochę olewam z racji, że nie ma on kompletnie zasięgu. Jakby Facebook w ogóle skończył się trochę i nie wiadomo po co jest. Nawet nie mam tej aplikacji, jedynie używam Messengera, więc nie do końca rozumiem dzisiaj, w którą stronę ma zmierzać Facebook. I nie jest to dla mnie źródło, które wydaje mi się, że będzie pracowało na moje nazwisko. Na pewno warto mieć swoją stronę internetową, która jest jakąś wizytówką i myślę, że też będę musiał zmienić wygląd mojej strony na jeszcze inny i mam jakąś wizję do tego, bo chciałbym jednak, żeby ona już wyglądała trochę bardziej profesjonalnie, tak aby pozyskiwać klientów z zagranicy, a nie tylko z Polski. Chociaż nie wiem, czy moje zdjęcia są na tyle dobre, żeby walczyć o zagranicznych klientów. Nie, to tym bym się nie przejmował. Więc myślę, że są. Więc to są tak naprawdę dwie rzeczy, o które gdzieś tam dbam i staram się je utrzymywać. Nie prowadzę już bloga, bo go wyłączyłem w pewnym momencie i to właśnie przyszło z dniem, jak się pojawił ten Instagram i zaczęło to jakoś inaczej funkcjonować. I nie wiem, wiesz co, Nie używam chyba niczego już innego, ani Twittera, ani jakiegoś TikToka czy czegoś takiego. To chyba nie jest mój świat, chyba jestem już za stary na takie rzeczy. Chociaż chciałbym, żeby pojawiła się jakaś alternatywa dla Instagrama, która by rzeczywiście pokazywała fotografów i sztukę, tak jak na początku było w Instagramie. Marek, jaki ty masz pomysł na optymalizację kosztów? Bo twoja praca bardzo często wiąże się z dalekimi podróżami, ze spaniem poza domem. Co robić, żeby te podróże nie były jedynie źródłem kosztów, a sposobem na życie i godne zarabianie? Co robisz, żeby ścinać swoje koszty? Kurde, nie wiem, bo zazwyczaj to podróżuję za pieniądze klientów. O, nie no, to jest dobre wyjście. Wiesz co, nie wiem, chyba nie ma na to dobrej rady. Kiedyś jak podróżowałem, no to wyjeżdżałem na 4 miesiące na przykład gdzieś i rzeczywiście pracowałem i zasuwałem i do tego próbowałem robić zdjęcia i się uczyć fotografii na błędach. I tak spędziłem kupę czasu za granicą i to był najlepszy sposób tak naprawdę na optymalizację kosztów, ale nie wiem jaka jest do końca dobra metoda na to wszystko. Dzisiaj też już jestem może nie zniszczony przez to jak żyję i przez to jak podróżuję, ale nie chce mi się spać czasem gdzieś na podłodze i nie chce mi się spać na lotnisku 24 godzin, żeby czekać na kolejny samolot, więc raczej poświęcam tą większą sumę pieniędzy wtedy na bilet, żeby lecieć gdzieś komfortowo. Wiadomo, że to wszystko można obejść, ale na przykład lecąc do Stanów na przykład, no to jest Walmart, który jest super tani i można w Walmarcie wszystko kupić. I tani namiot, i tanie ciuchy, i cokolwiek człowiek potrzebuje do kampowania. A w takiej Kalifornii możesz praktycznie spać wszędzie, gdzie chcesz, więc w ogóle nie stanowi to kompletnie problemu, więc automatycznie optymalizujesz koszty swojej podróży, a dzięki temu wstajesz rano z namiotu i od razu masz wschód słońca w pięknym miejscu i to samo z zachodami, więc jesteś w stanie zrobić ładne zdjęcia w pięknych miejscach, właśnie obcinając koszty swojej podróży, śpiąc pod namiotem gdzieś w jakichś śmiesznych miejscach. Więc chyba to jest opcja. Można też spać w samochodzie i można różnie to robić, więc wydaje mi się, że to jest tak naprawdę najlepsza opcja na to wszystko. Jasne, czyli podróże z samochodem. Chyba tak, no ja je lubię i to jest fajne rzeczywiście faktem, że gdziekolwiek dzisiaj chcemy pojechać, no niestety trzeba dolecieć i czasem to jest nawet bardziej komfortowe niż jazda samochodem typu 2 dni. Ostatnio jechałem z Francji, 2 dni samochodem, z Hiszpanii, 2 dni samochodem jechałem. To była mordercza tak naprawdę. Wydaje mi się, że już mi się nie chce męczyć tak strasznie, żeby robić takie rzeczy, bo jednak łatwiej jest wsiąść w samolot, polecieć, spędzić 2 godziny w samolocie, czy tam 3 godziny w samolocie i wracasz. A koszt biletu lotniczego czasem jest nawet tańszy niż czas spędzony w samochodzie, benzyna, i paliwo, jedzenie wszystko, co wydasz na to, żeby się przemieścić z punktu A do punktu B. Dobra, czyli z wiekiem stałeś się wygodniejszy, ale no, to jest normalne. Ja też mam na koncie wycieczkę właśnie z Hiszpanii do Polski. Nawet autostopem było to mordercze, ale no, wrażenie, jakie się wtedy wynosi. Tylko, że trzeba mieć 20 lat, to jest taki warunek. No właśnie, to prawda. Ja już gdzieś doszedłem do innego etapu, chociaż nie ma co ukrywać, byłem 3 lata temu w Indiach, no to po Indiach podróżowaliśmy różnymi środkami transportu i tuk-tukami i jakimiś zatłoczonymi autobusami i spaliśmy w jakimś pociągu, w którym karaluchy po mnie chodziły, więc jakby te środki transportu były przeróżne i miejsca, w których spaliśmy też były różne i to była przygoda i wydaje mi się, że mógłbym to spokojnie powtórzyć bez problemu, bo jednak zdjęcia, które się tam robi, są fantastyczne. Jasne. I jest o czym opowiedzieć. Tak, jest o czym później opowiadać, a jednak jakby gdzieś tam, jak mam już jechać
na jakiś, że tak powiem, nazwijmy to urlop, albo zdjęcia dla siebie, albo w miejsce, które chciałbym pojechać, to chciałbym już raczej bardziej komfortowo, już jestem, wiesz, wygodny, no tak jak mówię, to jest, z wiekiem chyba się to pojawia, no. Dobra, pewnie z wiekiem lubisz coraz cieplejsze destynacje, ale sam pochodzisz z Bielska-Białej, czyli masz rzut beretem w Beskidy, gdzie właśnie zacząłeś przygody z zimowymi sportami i z fotografią. Tak. Co zatem dała ci przeprowadzka do Warszawy? Jakie są plusy pracy w stolicy? Wiesz co, to było tak w pewnym momencie, że u mnie ta Warszawa coraz częściej się pojawiała i bardzo borykałem się z tym, czy chcę się przeprowadzać do Warszawy, czy nie. I gdzieś pojawiały się sygnały, że jednak chyba powinienem, a jednak lokalny patriotyzm u mnie jest mocno zakorzeniony, więc walczyłem ze sobą, żeby nie przeprowadzać się do tej Warszawy. Brakowało mi cały czas pieniędzy na życie, jakby gdzieś tam się utrzymywałem na jakiejś takiej granicy od pierwszego do ostatniego. I to było dla mnie też problemem i w pewnym momencie tych zleceń coraz więcej miałem w Warszawie, też mam tu dużo różnych znajomych, z którymi utrzymuję kontakty, więc właśnie przez to utrzymywanie kontaktów i przypominanie się ludziom co jakiś czas spadało mi zlecenie i to nawet takie głupie typu konferencja czy coś takiego, ale jednak jechałem na 2 dni czy tam na 1 dzień, zarobiłem 2000 zł i wracałem do domu, jednak pracowałem 2 dni i zarobiłem 2000 zł, więc to było co innego. Mhm. Więc coraz więcej miałem tych lepszych i ciekawszych zleceń w Warszawie. W pewnym momencie zrobiłem Virgin Mobile reklamę z moim znajomym reżyserem Szymonem Pawlikiem, który dzisiaj jest naprawdę wielkim reżyserem w świecie reklamy. I to był chyba taki sygnał też, że chyba muszę się przeprowadzić do tej Warszawy i spróbować, jak wygląda tutaj życie. Poznałem też dziewczynę Anię, moją narzeczoną, która dzisiaj jest moją narzeczoną, więc to wszystko zbiegło się w tym samym czasie i praktycznie w tym samym momencie i jakoś właśnie w 2014 roku, gdzieś tam w sierpniu zapadła w mojej głowie decyzja, że chyba pora przeprowadzić się do Warszawy i w styczniu rzeczywiście to zrobiłem. I do tego wszystkiego złożyło się tak, że w grudniu mój kolega, inny fotograf, miał podjąć pracę w Muzeum Powstania Warszawskiego, ale nie mógł tego zrobić. To była praca jako fotograf na pół etatu i stwierdziłem, że nie wiem, czy będę w stanie jako freelancer poradzić sobie w Warszawie przy tych wszystkich kosztach, jakie tutaj jednak są, a są wysokie, bo jednak życie w Warszawie jest trochę inne niż w większości Polski, bo jest tutaj drożej. Więc podjąłem tą pracę w tym Muzeum Powstania Warszawskiego na pół etatu. Dalej pracujesz tam? Nie, i pracowałem tam przez 2,5 roku jakoś tak. 2,5 roku spędziłem w Muzeum Powstania Warszawskiego, pracując jako fotograf na pół etatu. Plus był taki, że miałem jakby stałą pracę i gdzieś jakieś zabezpieczenie i jakkolwiek się nie działo, no to zawsze mogłem zapłacić za ten dom. Był moment, gdzie moja dziewczyna mnie musiała też holować, bo miałem mało zleceń jeszcze zewnętrznych, żeby jakby pozwolić sobie na lepsze życie. Więc miałem jakiś tam mały problem finansowy i było to dla mnie na pewno trudne, więc ta Warszawa trochę też ostudziła jakieś takie moje zapędy, że o, jesteś dobry, bo wcale nie jesteś tak naprawdę dobry, jest kupa dobrych fotografów i nie myśl o tym, że sobie tutaj tak szybko i łatwo poradzisz. I ta przeprowadzka była na pewno trudna dla mnie na początku, jeszcze jak w styczniu się przeprowadzałem, to była brzydka pogoda i szaro, i nie ma lasów, nie ma gór, nie ma tej deski, cokolwiek chcesz robić, to musisz pojechać dalej, więc jakby to było gdzieś skomplikowane trochę dla mnie. I w ogóle odnalezienie się w wielkim mieście i nagle przeskakujesz z tramwaju na metro, z metro na autobus i gdzieś jedziesz. Więc musiałem się nauczyć tego miasta i to był jakiś taki trudny okres dla mnie, ale później jakby już wskoczyłem w ten rytm miejski. Dobra, tego ale życia jest 5 tutaj. Lat i co, nie żałujesz? Pod kątem zawodowym jest okej? Okay? Wiesz co, nie żałuję. Jakby nie żałuję tego, bo wydaje mi się, że to było fajne, że zrobiłem to i jednak poznałem masę ludzi też tutaj i jest dużo ludzi, którzy mi pomogli w osiągnięciu jakiegoś tam statusu fotografa. Dzięki temu też tak naprawdę zrezygnowałem z tej pracy w muzeum i jestem typowym freelancerem, więc wiadomo, że też wiem, że jest masa innych fotografów, którzy walczą tutaj o ten chleb i o pieniądz, tak samo jak ja. Ale jakoś dobrze mi się tu mieszka i w sumie nawet myślę o tym, czy nie spróbować i nie wrócić z powrotem na południe, bo może powoli zbliża się okres, że będę mógł sobie pozwolić i nie być na miejscu w Warszawie, bo jednak większość zleceń, które mam, to jednak mam zdjęcia wyjazdowe. Marku, wracając do twoich sesji lifestyle'owych, teraz wyglądają one coraz lepiej, bo no,
mówiłeś, że są lepsze budżety, że jakoś dałeś się poznać i masz agenta, który o to walczy, więc nie musisz biedować. I to wygląda naprawdę fajnie, bo te twoje sesje lifestyle'owe, pomimo, że są naturalne, to jednak mają taki look reklamowy i bardzo, bardzo są fajne miejsca dobrane i są detale zadbane w kadrze i to robi różnicę. Powiedz mi, czy ty sam dbasz właśnie o to, czy masz kogoś do pomocy, jest jakaś ekipa wraz z tobą na sesji zdjęciowej? Jak to wygląda? Wiesz co, na przykład jak robiłem Toyoty reklamę, to byliśmy rzeczywiście na scoutingu wcześniej i wybieraliśmy miejsca, w którym chcemy robić zdjęcia. Był też klient, który decydował, gdzie będą powstawały te zdjęcia, więc ja musiałem się też dostosować do tego w jakimś tam stopniu. Jakby nikt nie wtrąca się w moje kadry i to, jak ja do tego podchodzę i jak ja operuję aparatem i nikt mi nie mówi, że muszę zrobić z tej strony, ani z tamtej strony, więc to jest fajne. Teraz jak robiłem dla 4F-a kampanię letnią, więc tutaj klient wybrał też miejsce docelowe, właśnie Włochy, gdzie miały powstać zdjęcia, a ja musiałem tak naprawdę zadbać o to, gdzie te zdjęcia powstaną, więc scouting był całkiem po mojej stronie. Ja wybierałem miejscówki do zdjęć, które chciałem wybrać i ja mówiłem, na którym skrzyżowaniu czy w którym miejscu będziemy robić zdjęcia. Więc to jest fajne, że rzeczywiście ja mogę podjąć jakąś taką decyzję finalną w niektórych przypadkach, gdzie będą powstawały zdjęcia i mam sporą swobodę ruchu i w zasadzie w większości zdjęć, które robię, mam tą swobodę, że mogę podejść do tych zdjęć tak jak ja chcę i niekoniecznie tak, że ktoś na mnie naciska i mówi, musisz zrobić z tej strony albo z tamtej strony. To fajna wygoda. A masz też taką wygodę przy obróbce zdjęć? Czy w ogóle ty sam obrabiasz zdjęcia? Mam wrażenie, że nie ma tam dużej ingerencji w pliki. Wiesz co, część zdjęć obrabiam sam, a część zdjęć zlecam retuszerowi lub retuszerce, bo mam i retuszera, i retuszerkę, więc albo jednemu, albo drugiemu zlecam obróbkę moich zdjęć. Rzeczywiście to już raczej nawet nie polega na tym, że te zdjęcia są jakoś mocno retuszowane i nie wiadomo, co jest z nich wycinane i przeklejane, ale raczej polega to na przygotowaniu tych zdjęć pod druki wielkoformatowe, czyli jeżeli gdzieś coś będzie drukowane, to żeby później nie było jaj, że nagle ten druk wyjdzie jakoś źle lub coś takiego. Ale faktem, fajnie, że na jakimś poziomie obrabiam zdjęcia po swojemu, ale rzeczywiście czasami jest tak, że są rzeczy, które fajnie jest, jak dotknie retuszer i poprawi, i pewne rzeczy oni też widzą inaczej i potrafią zdjęcia zrobić naprawdę ja też fajnie. To widzę jako jakiś upgrade, bo każdy zajmuje się tym, na czym się zna najlepiej po prostu. Ty robisz zdjęcia i wybór. Nie, no świetnie by było mieć zostałe retuszera, który, wiesz, przyprowadzisz do domu i ci obrabia ktoś zdjęcia, więc to by było naprawdę fajne. Aczkolwiek lubię bawić się tymi suwakami. Obrabiam bardzo prosto, bo tak naprawdę obrabiam w Photoshopie zdjęcia i na poziomie kamera RAW i rzadko bawię się, że wchodzę gdzieś do Photoshopa i jeszcze coś robię. Raczej jeżeli już, no to jak mam jakiś brud na matrycy lub coś, co mi się rzeczywiście nie podoba i chcę usunąć, no to usuwam ze zdjęcia i gdzieś tam wymazuję to. Ale to bym powiedział, że staram się utrzymać jak najbardziej naturalność w tym wszystkim, żeby to były i naturalne kolory i odbiorca poczuł się bardzo naturalnie, że to jest, wiesz, tak naprawdę wszystko trochę przypadkowe, a nie reżyserowane i stoi za tobą 30 osób na przykład, bo tak nie, też no jest. Tak, to widać akurat w twoich zdjęciach, także cel osiągnięty. Przynajmniej na mnie to takie wrażenie robi. Co Marku, wiem, że pracujesz Sony A7 Mark III. To jest świetny aparat, no i wyjątkowa kamera. Powiedz, czy robisz też filmy? Próbujesz swoich sił jako komercyjny filmowiec? Nie, albo w ogóle nie mam pojęcia. Na własne potrzeby jeszcze nie robisz? Nie, żadnych? Kompletnie nie umiem nic takiego robić. I w ogóle nie czaję trochę tego wszystkiego z tym klatkarzem, coś tam jeszcze. I rzeczywiście jest jakby jest nacisk od paru osób, że powinienem zacząć kręcić i mi ludzie mówią, że może powinienem też zacząć kręcić, bo może bym miał inne podejście do tego wszystkiego, ale jakoś nie do końca mnie ciągnie i nie wiem, czy chce mi się w to bawić. Z drugiej strony, jak pomyślę o tym, ile ci wszyscy operatorzy noszą sprzętu, to na pewno mi się w to nie chce inwestować jakichkolwiek pieniędzy, a nie mieć z tym nic wspólnego, bo wystarczy mi tak naprawdę sam sprzęt fotograficzny, a jak jeszcze pomyślę, że oni mają jakieś gimbale, ekrany dołączane, coś tam jeszcze i jakieś slidery. Musisz nosić ten cały tobołek tego dziadostwa i metalu i jeździć z tym gdziekolwiek i potem chodzić. To jest jednak męczące, więc jakoś mnie nie do końca kręci filmowanie. Chociaż coś jest w tym fajnego i rzeczywiście jest parę rzeczy, które może i chciałbym
kiedyś zrobić po swojemu i może spróbuję. Myślę, że musiałbym się nauczyć najpierw takich podstaw, czyli jak używać aparat pod wideo, bo tam jest jakieś, nie wiem, 40 klatek, później coś tam jeszcze, więc wiesz, trochę to chyba inaczej działa niż fotografia jednak. A słuchaj, znajomi podpowiadają ci, że powinieneś robić filmy, a podpowiadają ci też, że powinieneś szkolić? Czy ty w ogóle szkolisz innych ludzi albo jesteś wykładowcą w jakiejś szkole fotografii? Nie. Kompletnie nie robiłem tego i nie wiem, czy mam na tyle wiedzę, żeby uczyć ludzi fotografii, żeby uczyć kogoś robić zdjęcia. Wydaje mi się, że to jest bardzo skomplikowane. Aczkolwiek sporo rzeczywiście dostałem różnych głosów o tym, że powinienem zrobić warsztaty i nawet kiedyś zrobiłem jakąś ankietę na Insta Story, czy zrobić warsztaty, i chyba kliknęło mi na tak 400 osób, więc nawet sporo. Wow. Więc nie wiem, czy to jest... Myślałem nad tym rzeczywiście i to jest chyba też trudne do zrobienia, żeby to fajnie wyglądało i żeby to miało porządny look i żeby to było naprawdę świetnie zrobione, bo jeżeli chciałbym przekazać komuś wiedzę, to nie na zasadzie, że pojedziemy gdzieś i będziemy chodzić i ja będę pieprzył o głupotach, o których wszyscy wiedzą, tylko raczej wybrać jakiś naprawdę fajny motyw i zabrać tych ludzi i pokazać im, jak coś trzeba szybko sfotografować albo jak można działać inaczej. Nie wiem, musiałbym się nad tym zastanowić i pomyśleć nad tym wszystkim, aczkolwiek tak jak mówię, jakoś nie wiem, czy jestem dobrą osobą, która by była w stanie przekazywać wiedzę. Jakby ja nigdy się od nikogo niczego nie nauczyłem, jestem 100% samoukiem i to jest fajne, że uczysz się metodą prób i błędów. Rzeczywiście są ludzie, którzy chodzą do szkoły i uczą się tego w szkołach, tej fotografii, co ja trochę neguję, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że idąc do jakiejkolwiek szkoły fotograficznej, ktoś narzuca ci jakieś patrzenie na pewne rzeczy i wymusza na tobie, że zaczynasz fotografować tak jak wszyscy inni i zatracasz taką swoją wewnętrzną, takie wewnętrzne ja, które ci mówi, jak naprawdę ty powinieneś fotografować. I to jest fajne, że metodą prób i błędów jesteś w stanie siebie odnaleźć jako fotograf i odnaleźć swój styl i poczuć, w którą stronę chcesz iść tej fotografii, a nie, że ktoś ci narzuca z góry na zajęciach i mówi, że tak i tak ma być to zrobione, a nie tak i tak. Nie jestem do końca chyba fanem szkoły i wydaje mi się, że ta metoda bycia samoukiem, która może się wydawać czasem dłuższą drogą, jest fajniejsza. No ciężko się z tobą nie zgodzić, faktycznie. Jest dłuższa, ale jest prawdziwa. A jak jesteś ty? Co ty fotografujesz prywatnie? Czy to jest podobne do tego, co widzimy w komercji? Czy jakieś inne obszary eksplorujesz? Wiesz co, chyba wszystko to, co widać, to tak naprawdę jestem ja i to są moje zdjęcia. Nie ma, na pewno nie pokazuję swojego prywatnego życia i staram się od tego uciekać, bo bardzo mi na tym zależy, żeby jednak moje, czy moje konto na Insta, czy moje portfolio, czy cokolwiek bardziej opowiadało o tym, jakie robię zdjęcia, niż opowiadało o mnie. Bo nie chcę brać jakby na siebie takiej roli, jak to dzisiaj ludzie biorą influencerów, że gadają głupoty do tych kamer i opowiadają pierdoły i pokazują, jak wygląda ich życie prywatne, a mi zależy na tym, żeby moje życie prywatne było moim życiem prywatnym i oddzielało się kompletnie od mojej pracy. I w takim razie opisz, jak wygląda twój idealny dzień w pracy. Nie mam chyba takiego idealnego dnia w pracy. Idealnie jak jest fajne, jak jest piękne miejsce i jest piękny wschód słońca albo zachód słońca i masz fajnych modeli, wszystko samo się jakoś układa i masz swobodę ruchu. No, to jest jednak ważne, że klient na ciebie nie naciska. Czyli bardziej tak, ciepłe kraje? No obojętne, to nie ma znaczenia chyba tak naprawdę. Myślę, że nawet wolałbym chyba zimniejsze kraje niż ciepłe kraje, chociaż ciepłe się fajniej fotografuje. No. A prywatnie, tak jak mówię, myślę, że fotografuję wszystko to samo, to co pokazuję i często mieszam jakieś swoje zdjęcia prywatne ze zleceniami i staram się jakoś to miksować. Lubię robić krajobrazy. Wiadomo, nie wyciągam aparatu już tak często, jakbym chciał, bo wiem, że też czasem chcę popatrzeć na świat, a nie, wiesz, fotografować go. No jednak jest to, jak żyjesz cały czas aparatem i patrzysz cały czas przez aparat, to w pewnym momencie przestajesz doświadczać wielu rzeczy, bo jednak wszędzie, gdzie byłeś, nagle sobie zdajesz sprawę, że fotografowałeś, a nie byłeś. Więc są takie momenty, gdzie jednak tego aparatu nie chce mi się wyciągać i chcę sobie po prostu pomożyć.
bez przesady, nie robię aż tak tyle zdjęć, żebym po prostu codziennie robił tysiące, ale jakby wydaje mi się, że jest fajne to, że możesz oddzielić to życie swojej pracy i od zwykłego życia i czasem pożyć bez aparatu i tak, nie wszystko musi być sfotografowane, jeżeli wiesz, o co mi chodzi. Tak, tak, tak. No ale na pewno też masz takie momenty, gdzie wiesz, nie masz aparatu, a światło jest tak cudowne, że może się męczysz. No tak, oczywiście. To jest najgorsze wtedy. No. To jest największy. Powiedz w takim razie, jaka jest twoja najlepsza fotograficzna albo okołofotograficzna inwestycja? Co byś mógł polecić też innym? Z fotograficznych chyba najlepsza rzecz, jaka kupiłem zawsze jaka była, to był właśnie obiektyw 50 mm. I teraz z racji, że robię na tym Sony, o które wcześniej pytałeś, to mam 55, ale chyba przeskoczę na tą 50 Soniacza jasną. I to jest jakby urządzenie, które uczy cię kreatywności. I nieważne jaki masz aparat, ale jeżeli masz dobry obiektyw i jeżeli to jest właśnie stałoogniskowy, to jesteś w stanie naprawdę wiele się nauczyć. Bo to jest obiektyw, który uczy cię kreatywności i jesteś w stanie naprawdę wiele zrobić. I ja zrobiłem na przykład niejedną kampanię zdjęciową właśnie na 50 i na 55 i nie miałem jakby innych, nie brałem innych obiektywów, nawet nie wyjmowałem. Byłem na zdjęciach i wszystko, co robiłem, robiłem jednym obiektywem. I to wszystko właśnie było tym obiektywem i da się robić tak zdjęcia i one uczy to bardzo kreatywności, więc to jest fajna inwestycja, jeżeli chodzi o sprzęt fotograficzny, a poza sprzętem to już nie wiem, chyba zależy kto co lubi. Myślę, że podróże to jest taka najfajniejsza rzecz, która daje ci dużo świeżości w życiu i to, że jednak można gdzieś jeździć i zwiedzać świat i wiesz, zmieniasz się trochę, politycznie się otwierasz i kulturowo się kulturowo się zmieniasz, uczysz się masy rzeczy i to jednak daje mocnego kopa tak naprawdę do życia i do działania moim zdaniem. No, mnie to trzyma przy życiu, bo wiem, że jak siedzę dłużej w domu, to się trochę męczę i zaczynam się później szukać, bo nie mogę się odnaleźć. Więc dla mnie to jest taki bodziec, który mnie gdzieś motywuje do życia. Dobra, czyli dużo podróży to też jest możliwość takiego pokazania się od strony marketingu i PR-u. To jest fajne, atrakcyjne i wszyscy jakby to kupują, ale powiedz mi, czy ty inwestujesz w jakąś reklamę własną i co u ciebie działa? Wiesz co, w ogóle... Masz takiego swojego? Nie, właśnie w ogóle chyba w reklamę nie inwestuję i parę razy robiłem jakieś sponsorowane posty na Instagramie i rzeczywiście na początku to działało, ale znowu ten Instagram strasznie tnie zasięgi i jakby przestaje to działać, wiesz, wykładasz raz stówę, czy tam dwie stówy na reklamę na 4 dni i ona jakoś tam hula, a później zrobisz to jeszcze raz i znowu nagle te zasięgi są kompletnie inne i potem znowu zrobisz kompletnie i stwierdziłem, że to nie ma sensu, jakby też skupianie się na tym, żeby powiększać to grono w tym swoim kościele chyba nie ma sensu tak naprawdę, jakby docieranie do nie wiadomo jakiej dużej grupy ludzi jest też chyba bez sensu, bo co z tego, że będziesz miał 50 tysięcy followersów na Instagramie, jak nagle się okaże, że to są ludzie, którzy kompletnie nie interesują się fotografią albo kompletnie co innego ich interesuje, są po prostu zwykłymi klikaczami i za każdym razem, jak się im pojawiasz, to przewijają dalej. Więc jakby nie inwestuję chyba w takie rzeczy i nie wiem, jakoś chyba nie nadaje się do końca na bycia influencerem, jeżeli o to chodzi, bo to też jest tak, że wiesz, dzisiaj dla kogoś, kto robi zdjęcia albo dla kogoś, kto podróżuje, bycie influencerem jakby zaczyna być jednością i to jest fajne, że możesz się sprzedawać na wiele sposobów. Nie tylko jako fotograf, ale też jako podróżnik i jako człowiek, który opowiada o miejscach, w które można pojechać. Więc ta granica jednego zawodu zaczyna się powoli zacierać przy tym, że właśnie ci ludzie cię śledzą i gdzieś tam ten twój kościół instagramowo-facebookowy się powiększa. Tak, to prawda. I tak cię pociągnę za język, jeżeli byś dostał od wielbiciela 1000 zł na reklamę, no, takie łatwe pieniądze. On stwierdza, że kurczę Marku, uwielbiam wszystko co robisz, chciałbym, żebyś był jeszcze bardziej znany, miał więcej zleceń, także daję ci 1000 zł, wydaj to na reklamę własną. Co byś zainwestował? O Jezu, nie wiem, powiem szczerze, że teraz to mi zbiłeś z tropu. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, w co bym zainwestował. Myślę, że nie inwestowałbym w sprzęt żaden i prędzej zainwestowałbym w to, żeby stworzyć jakieś dobre zdjęcie i pojechać gdzieś na przykład. Rzeczywiście, jeżeli to jest 1000 zł, to nie jest jakaś powalająca suma, więc pomyślałbym, okej,
co jestem w stanie zrobić za 1000 zł w Warszawie, żeby zrobić 10 fajnych zdjęć, albo nie wiem, 20 fajnych zdjęć, co jestem w stanie zrobić za 1000 zł, żeby zrobić 10 dobrych zdjęć w dowolnym miejscu Polski, żeby one naprawdę fajnie wyglądały, czyli nie wiem, poświęcam to na benzynę, na hotele, na dwójkę ludzi, którzy ze mną pojadą, na przykład modeli, albo kogoś, kogo lubię i z kim lubię robić zdjęcia, więc myślę, że na coś takiego bym poświęcił pieniądze i zainwestowałbym w zrobienie dobrych zdjęć. Mhm. Mówiłeś, że założyłeś własną agencję. W takim razie pytanie typowo podatkowe. W jakim tym modelu się rozliczasz i czy masz jakieś pomysły na optymalizację podatku? Fakturka. Faktura. Tak, ja faktura, własna firma, działalność, VAT i takie tam, więc wiesz, straszne to jest. No, nasze państwo nas niestety skubie na każdym kroku. Czyli na zasadach ogólnych się rozliczasz? Tak. Książka przychodów i rozchodów? Mhm. Tak. Nie masz spółki, tylko masz jednoosobową działalność. Nie, mam jednoosobową działalność i to jest, no, z jednej strony to jest fajne, a z drugiej strony to jest niesamowicie przykre, jak widzę, jakie pieniądze są nam wszystkim zabierane i przerażające to jest, szczerze mówiąc. No. A z drugiej strony... Generujesz koszty i próbujesz jakoś tam uciekać z tymi. No tak, tak jak każdy chyba, ale wiesz, no. Też wydawanie pieniędzy w pewnym momencie na bezsensowne rzeczy po raz enty też nie ma sensu, więc... No właśnie, ja się przed tym zbraniam i dlatego nie rozliczam się w ten sposób. No, więc... Jak ty widzisz siebie zawodowo za 3 do 5 lat? Nie mam pojęcia. Kompletnie nie mam pojęcia i na pewno chciałbym pójść ze zdjęciami dalej, czyli wyjść poza granice naszego kraju i chyba to jest mój cel, który chciałbym osiągnąć i bardzo się boję, że mi się to nie uda, bo ilość klientów w naszym kraju też jest ograniczona. Nie wiem, liczę, że będę ojcem i tam chciał, żeby się wydarzyło w przeciągu następnych kilku lat. Na pewno chciałbym wrócić na południe i jeżeli mógłbym żyć ze zdjęć i mieszkać na południu i mógłbym podróżować do Warszawy i mógłbym dalej realizować jako fotograf i wyjeżdżać na sesje zdjęciowe, to będę naprawdę szczęśliwy i to będzie fajne. Bardzo chciałbym pójść dalej z tymi zdjęciami i wyjść gdzieś poza granicę naszego kraju i pozyskać fajnych klientów i z nimi współpracować. I to jest jakiś mój cel. No, boję się bardzo wypalenia i boję się tego, że może mi się to znudzić w jakimś stopniu. Mam stracha przed tym, że ta fotografia robisz, jest trudna. Proszę? Co robisz, żeby się nie wypalić? Wiesz co, po prostu czasem nie sięgam po aparat w ogóle i próbuję się zająć czymś innym. I tak jak każdy chyba mam wzloty i upadki, gdzie jednego dnia się czuję dobrze, drugiego dnia jest okej i fajnie, że ludzie odpisują na maile. Ale jest też tak, że czasem myślę, kurde, no nie ma chyba to sensu, albo nie wiem, muszę zająć się czymś innym, bo jak tak dalej pójdzie, to jestem beznadziejny i wiesz, patrzę na swoje zdjęcia i widzę, że są słabe, więc uciekam od tego, chodzę biegać i to mnie gdzieś relaksuje, to jest taka moja trochę medytacja. Czasem spotykam się ze znajomymi, oglądam inne zdjęcia, które mnie znowu doprowadzają do depresji, bo widzę, jak ludzie robią fantastyczne foty, jak podróżują. Więc jakby to jest takie koło, w którym krążę i raz jestem na górze, raz jestem na dole i po prostu jak taka sinusoida cały czas balansuje między, wiesz, radością a nienawiścią do aparatu i do fotografii. Więc to jest trudne, ale próbuję to odbijać sobie różnymi innymi rzeczami, właśnie, tak jak mówię, bieganiem i czekam na zimę, bo będzie ten snowboard, więc pojadę na deskę. Też to, że jeżdżę właśnie na południe, więc trochę się mogę odciąć i pochodzić po górach. Mam fajnych przyjaciół i znajomych dookoła siebie, więc to też jest fajne, że mogę się z ludźmi spotykać i rozmawiać z nimi o innych rzeczach i też oni mi opowiadają o tym, jak oni się realizują, więc to też jest motywujące gdzieś w pewnym momencie i jakoś rano wstaję, myślę, dobra, może nie będzie tak źle. Dobra, to jak już masz taki dobry dzień i szukasz inspiracji, to co możesz polecić innym? Jakiś inspirującego fotografa, książkę, podcast? Możesz wymienić własny podcast, bo nie powiedzieliśmy, że nagrywasz własny podcast dla Storytela. Tak. 35 mm po północy, tak? Tak się nazywamy. No, prowadzę ten podcast razem z moim kumplem Maksymem Rudnikiem. Max też jest fotografem i on zajmuje się bardzo fotografią analogową. Ja jednak jestem bardziej cyfrowy, więc jesteśmy taką trochę sprzecznością i przeciwieństwem do siebie, więc działamy w kontrze i poruszamy na tym podcaście różne tematy fotografii, okolic fotografii, opowiadamy o swoich przygodach i o zleceniach, więc ten podcast storytelowy gdzieś jest, myślę, okej. Raz udało nam się nagrać, myślę, najlepszy nasz odcinek, właśnie jak rozmawialiśmy o kobietach fotografii, to chyba było fajne, bo to się nam udało i myślę, że ładnie powiedzieliśmy o kobietach, bo zasługują na to, na ogromny szacunek. To ja jeszcze nie słuchałem tego podcastu, to znaczy tego odcinka.
I... Szczerze go polecamy. Co jeszcze możesz polecić właśnie z takich rzeczy, które warto obserwować? Śledzę na pewno masę fotografów i w ogóle przestałem śledzić swoich znajomych na Instagramie. Mam drugie konto, na którym ich śledzę, ale mało korzystam z tego drugiego konta prywatnego. Więc śledzę masę fotografów i agencji i głównie śledzę to, co się dzieje za granicą. Jakby na rynku polskim nie śledzę za wielu osób, tylko paru fotografów i to dosłownie bym powiedział, że 3 czy 4. Jakby unikam tego rynku wewnętrznego, bo przytłaczało mnie to, że widzę, że ktoś robi jakąś kampanię, a ja czegoś takiego nie robię, albo że ktoś został wystawiony do jakiejś kampanii, a ja nie zostałem wystawiony. I to mi w pewnym momencie sprowadzało do parteru i myślałem o tym, że jestem beznadziejny i stwierdziłem, że nie mogę się tym maltretować, więc powinienem patrzeć na zupełnie coś innego. Poza tym przestały mi się podobać fotografie, które robią polscy fotografowie, bo mam wrażenie, że nawet ci wszyscy modowi, może im trochę pojadę, ale mam wrażenie, że są wszyscy do siebie tak bardzo podobni, że przestają być unikatowi w tym wszystkim i jakby można było wymieszać ich wszystkich i nazwać jednym nazwiskiem, to nie byłoby żadnej różnicy i nikt by nie rozpoznał, że to jest taki fotograf, a to jest taki fotograf. Więc staram się patrzeć na to, co się dzieje za granicą i jak tam to wszystko działa tak naprawdę. I to też jest fajny motyw napędowy, bo jednak u nas do reklamy trochę inaczej się podchodzi, a za granicą jeszcze inaczej. I właśnie ten przekaz lifestyle'owy po tym, jak widzisz, jak reklama wygląda w Stanach, jest ogromny przekaz lifestyle'owy, a u nas jednak jest tak, że czasem się po prostu tłucze to tak na siłę i to jest takie sztuczne i mi się to na maksa nie podoba. Więc dużo inspiracji szukam właśnie na Insta spośród fotografów, których śledzę. Dobra, gdzieś czyli tam. Nazwiska instagramowe wyciągnę od ciebie i włożę je do wpisu. Dobrze. Jezu, tak mam sporo, ale poszukam jakichś takich najfajniejszych, które mi się bardzo podobają, świetnie, więc ci podeślę. A jakaś książka albo film przychodzi ci teraz do głowy? Wiesz co, z książkami jest tak, że kupuję albumy i teraz akurat jakoś wpadłem w szał albumów o fotografiach zimowych z racji, że wróciłem z ekspedycji spod Everestu. Kupiłem ładny album z lat, właśnie z wypraw takich początkowych pod Everest, z tej słynnej wyprawy, co była w 94 czy 8 roku, co zginęło sporo ludzi. To była taka znana wyprawa amerykańska, nawet film nakręcili o tym Mount Everest i książka powstała, i dwie książki powstały na ten temat, jak nie trzy nawet. Więc kupiłem z tego okresu właśnie jednym z tych wspinaczy książkę o właśnie wspinaczach australijskich. Teraz kupiłem jakąś polski album, kupiłem 2 dni temu o polskiej wyprawie na Antarktydę i na Lhotse z lat 70. Więc też są piękne zdjęcia, wszystkie w ogóle zrobione średnioformatowym aparatem, więc są kwadratowe, ale naprawdę ładne i fajnie wydane, byłem nawet na wystawie, więc jakby to są fajne rzeczy, które lubię oglądać. Na pewno chodzę na wystawy i to też jest spoko, że można zobaczyć, jak ludzie prezentują swoje zdjęcia na żywo w druku, które zdjęcia są wybierane, a które nie, jak są podane, jakie ramy są, więc jakby jest masa rzeczy, na które fajnie można zwracać uwagę i gdzieś mogą cię inspirować. A z filmów nie wiem, no lubię różne rzeczy. Lubię oglądać, nie wiem, najbardziej lubię oglądać futurystyczne filmy, które pokazują, jak będzie wyglądała przyszłość, czyli katastrofa. Tak, jestem wielkim fanem takiego kina. No. A jeżeli chodzi o zdjęcia, to chyba ostatnio najlepsze zdjęcia, jakie widziałem, to były w Blade Runnerze i tam były niesamowite zdjęcia, takie bardzo fotograficzne, na maksa mi się podobały. Okej, dobra. Marek, tak na koniec powiedz jeszcze, gdzie można najbardziej aktualne informacje o tobie znaleźć? Na mój temat? Chyba na mojej stronie i na tym moim Insta, tak to nie wiem, zależy kto, dobra, co chce o mnie wiedzieć. Strona to jest markogień.com? Tak jest, markogień.com. A Instagram? Instagram / Marek Ogień. Więc jakby wszędzie chyba istnieje tak samo. Świetnie. No to w takim razie ogniu. Ja ci życzę zdecydowanie właśnie ognia w sobie. Dzięki. Tego zapału do pracy i wielu, wielu zleceń. Żebyś naprawdę nie miał na co narzekać, tylko po prostu wyszedł w świat i pokazywał tą swoją fotografię. Dzięki. Szeroko, bardzo szeroko. Tego ci życzę. No i bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję za dzisiejszą porcję wiedzy i rozmowę. Ja również dziękuję. Dzięki serdeczne. Dzięki. Cześć. Hej. Jakie wrażenia z rozmowy z Markiem? Mnie bardzo się podobało. Teraz jak odsłuchiwałem, to fajnie się słuchało, świetna energia. Jeżeli chcesz więcej przeczytać o Marku, to zajrzyj teraz na kubaociepa.pl/podcast, pisane przez C, 031, czyli odcinek z Markiem. Zobacz sobie wszystkie rzeczy, o których wspomnieliśmy.
inspiracje, o których wspominał Marek. I zapraszam Cię też, jeżeli chcesz więcej posłuchać Marka, to masz taką okazję, bo Marek nagrywa swój podcast. To znaczy współprowadzi go razem z Maksymem Rudnikiem. Podcast nazywa się 35 mm po północy. Przypominam też o możliwości spotkania się ze mną i w ogóle z fotografią podczas Kraków Street Photo Festival. Już wspominałem o tym. Od 6 do 8 grudnia w Składzie Solnym w Krakowie widzimy się i całkowicie za darmo można zainspirować się, posłuchać fajnych twórców i zobaczyć dobrą fotografię streetową. Jeżeli taką lubisz, to zapraszam do Krakowa. A tymczasem do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, to zostaw pozytywny komentarz na iTunes. Zachęcam Cię też do subskrybowania go w swoim odtwarzaczu i komentowania odcinków na grupie facebookowej Zawód Fotograf Podcast. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.